I witajcie, jestem witam was w pierwszym odcinku z naszej nowej serii, z Resident Evil 7 Biohazard. Resident Evil 7, Rezydencja Zła 7. Siódma część serii Resident Evil, oczywiście w końcu na moim kanale musiała się pojawić. Jestem ogromnym fanem Resident Evil, każdą tą część mam pudełkową, nie licząc drugiej części i trzeciej, ponieważ drugiej nie posiadam w ogóle, a trzecią posiadam z playa jeszcze. Ale jak tylko wyjdą remastery tych części, je kupię i z pewnością nagram. Także wszystkiego dowiemy się podczas gry jeszcze. Jeszcze będę opowiadał. I tak, mamy dwa poziomy trudności na razie, dostępny łatwy i normalny. Ja zagram jednak na łatwym, bo wiecie jak ja gram. Wiecie, że gram bardzo nieuważnie i to może się na mnie źle odbić. No i tak, jest to siódma część wydana w 2017 roku. Hey baby. No siema. I just wanted to send a quick hello and I love you. Oh, good news. I'm gonna be coming home soon. Yay! Oh. I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. Niestety nie wykonam tego rozkazu. No i jedna z nowości wprowadzonych w tej grze to jest bohater niepowiązany z żadną inną częścią. Nie powiązane z żadną organizacją. Hey, it's Ethan. Oh hey, you all right? You just disappeared the other night. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead. She's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank. She wants me to come and get her. Where is she? Dolby. Dolby, Louisiana. Dude, it's been 3 years. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Ja już mogę majtać kamerą. Gram na średnich ustawieniach, ponieważ na wyższych z nagrywaniem jest problem. Także to nie jest full detale, co możecie tu zauważyć. Na jedną z nowości, właśnie tak jak mówiłem, nie powiązany z żadną organizacją, ani z Umbrellą, ani z BSAA, ani z inną znaną. Jeszcze musiałem się napić. Ej, no nie mogę zobaczyć mojego autka z tyłu. No dobra, trudno. No i drugą z nowości jest widok z pierwszej osoby, co nie zdarzyło się jeszcze w ani jednej części. Także znać mi je. No ja wiem. Mamy nawet mapkę jakąś. I to jest ten dom Bakerów. To jest ten domek. Co jest ciekawe, ja mam jego makietę tego domu. Ponieważ co prawda nie udało mi się kupić Resident Evil 7 na premierę, ponieważ no wtedy nie było mnie na to stać, teraz było. To kupiłem od razu wersję Gold Edition, która wyszła no jakiś czas temu. No i
Aligatory w kanałach, odcinek 17, projekt zbadać nawiedzony dom w Luizjanie. Join us, dołącz do nas. Okej. Przyjmij dar. Okej, postaram się. No, kupiłem Gold Edition i tam była jako dla paru osób, które szybko zamówiły. Był dodatek właśnie pod postacią makiety domu, a tam mamy przyjemniaczka. Więc tak. Poza tym różnica w cenie, no powiedzmy sobie szczerze, na premierę kosztowała chyba coś koło 170 zł. Plus tam było chyba tylko jedno DLC, które teraz jest niedostępne, coś ala jak było w Devil Within 2, ten Fight Chance Pack, czy coś takiego. A w sensie, że tam jakaś chyba dodatkowa broń, jakieś medykamenty, coś takiego. Coś takiego mało istotnego, może pomagającego na początku. Na początku rozgrywki, ale później niespecjalnie. Żałę jazdy mi. No jest prawa jazda jak prawa jazda. Wysłano 18 lipca. Drugi farmer przyjedź po mnie. Okej. Super. I mamy ten sławny domeczek. No, a tutaj mam za zniżką jeszcze tam jakąś miałem swoją. Zapłaciłem 100 zł za podstawową grę i wszystkie DLC jakie wyszły. No Season Pass generalnie. Okej, tak to się tu prezentuje. I tutaj właśnie jest ciekawostka, bo jest zamknięta szafka. Ale wam powiem, jak ją otworzyć, bo na tym etapie gry jeszcze nie będziemy mieli żadnych wytrychów. Smacznie. Fuck! Co ci nie odpowiada? Bardzo, bardzo smaczna i przede wszystkim zdrowa podrawka z odrobiną białka. Dobra, wkurzę mnie, jak woda kapie. To jest takie moje po prostu zboczenie. Okej. Ponad 20 zniknięć w ciągu 2 lat. Chciałem powiedzieć 20, Jezus Maria. W ciągu tylu lat, tyle zaginięć. Mam jakąś pleśnię hodują w szafkach. No, tak jak mówiłem, ja już grę przeszedłem. Więc nie będę tu jakoś tak dawał, że jest inaczej. To wygląda jak taki gwałciciel troszeczkę. Jak mnie wkurzają te dźwięki. Strzelę kogoś tam. Cela. To chyba właściciele. No spoko. Musimy iść. Ja nie chcę zamykać drzwi. Czemu mam zamykać drzwi? Jeszcze nie czas na zamykanie drzwi. Okej, okay, no i... Dobra, podnieś tę kasetę. Opuszczony dom. I w porównaniu... Znaczy... Z tego co pamiętam, to w każdej grze oprócz chyba piątki... i szóstki... były takie stacje zapisów. W czwórce przykładowo były to maszyny do pisania. Tutaj mamy takie dyktafony.
I tutaj zapiszemy. Jak widzicie, wcześniej sobie troszeczkę grałem. Tak tylko przeszedłem tylko ten pensjonat, żeby zobaczyć, z czym to się je, i później zacząłem grać. Znaczy, jak mi działa ta wersja. Bo wstyd się przyznać, ale pierwszy raz przeszedłem tę grę na piracie. No niestety. No ale tutaj przeszedłem właśnie ten pensjonat i zabrałem się za DLC, które nie grałem, bo no, z wiadomych powodów. Dobra. Więc opuszczony dom, kaseta. I to jest dosyć też ciekawe, bo niby film, a my bierzemy w nim udział. I przy okazji powiedziałem wam o tej szafce zamkniętej i jak ją otworzyć. Tutaj jest, pod nami. Wytrych. W ogóle taka ciekawostka. Taka ciekawostka. Ten gościu, co teraz gada właśnie, ten taki w garniaczku. Then we shoot the intro, just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. To on, jego postać została zrobiona na podstawie wyglądu aktora głosowego. Więc mniej więcej możecie sobie wyobrazić, jak wygląda aktor głosowy patrząc. Let's go. Ty, utknąłem. Get out of the way. Okay. It's locked. After you. A więc możecie sobie wyobrazić, jak wygląda, patrząc na niego. Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. I tutaj możemy teraz otworzyć. Shit. Glad I had my shots. Poczekajcie, to. Although... This will make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? No i tutaj mamy... Andre! Niby to zdjęcie, ale... Andre! Clancy, you see where Andre went? Where is he? Unfucking believable! This is the last time I work with that guy. Yes. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. Okay. What the fuck was that? Did you hear that? Andre? Where the fuck is he? A tego to jeszcze nie powiem, gdzie on jest. Ale no. Jak mówię, ta część mi się bardzo podobała. Andre, where are you, man? Podoba. Bardziej niż szósta część. I na pewno bardziej niż piąta. Chociaż piąta też nie była zła. Szósta też nie była zła. Ale... What the hell? Ale daleko i do poziomu... Tej. You
You gotta be fucking kidding me. All right, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Mm-hmm. No wchodź tu, szwagier. Ta w ogóle akcja tej kasety jest również do rozegrania w darmowym demie. Przy czym demo ma chyba dwa zakończenia. Albo jedno. Ach ty pizdo. No dobra. To schodzimy. What do you see? What is it? No i mamy Andre. Śliczny jesteś. Nie zakończyło się to chyba dobrze. Znaczy to było logiczne. Jesus. No Jesus. Okej, okay, czyli musimy zrobić to tak, jak nam każą. Co prawda nie musiałem oglądać tej kasety, żeby to za to pociągnąć, ale no chciałem wam pokazać, jak to wygląda. To jakieś wansy masz, nie szkoda ci powrócić. No. I biała koszula. No damn it. O, tu stał Andre. Wbitym ryjem do tego, no trudno się mówi. Oj, teraz się zrobi mokro. Szkoda mi bucików spodni. No ale co się nie robi dla żonki. No tak jak mówię, tą kasetę możecie przejść w darmowym demie, które zostało udostępnione na Steamie za darmo. I przy okazji, jak przejdziecie demo i nie pierć, i zaczniecie grać pełną wersję, to dostaniecie jakiś tam bonus, nie pamiętam już jaki. Ja osobiście w demo nie grałem, tak jak właśnie tutaj ten gościu, prawdopodobnie jest to Andre. No by się może nawet zgadzało, koszulka to wszystko, włosy, spodnie. Bardzo możliwe, że jest to Andre. Słaba zdjęcia tych zaginionych osób. Mi się wydaje przynajmniej. Dzień dobry. Okej. Okay. Nie straszcie mnie. Mia? Nie mam czego tu otworzyć. Ale tu mamy ciekawą notatkę. Ben nie żyje, Harold zamienił się, Arthur zamienił się, Tamara nie żyje, Craig nie żyje, Leila nie żyje, Sean nie żyje, William nie żyje, Travis zamienił się, Peter nie żyje, Andre nie żyje. Andre to jest tamten, Peter to chyba będzie ten co gadał. Clance jest L, czyli Lucas, Mia brak, Heidi zamieniła się, Clyde nie żyje, Lindsay zamieniła się, Steven nie żyje, Joseph nie żyje. No, zrozumiecie niedługo o co, przynajmniej tak myślę, że to o to w tym chodzi, a nie o nic innego. Tak mi się wydaje przynajmniej.
Dobra. Siema, skarbie. Mia. Oh, thank God I found you. It's me. It's Ethan. Ethan? Co to było za przycięcie? What do you mean? You contacted me. No, no, I wouldn't. Did I? Takie przecięcie było dziwne. Did he see you? Hey, who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy? We need to go now. Okej, co prowadź? Prowadź, dziążka. Where are you taking me? Someplace safe. Are you gonna tell me what's going on? Baby, you've been gone 3 years. 3 years? Has it really been 3 years? No, dla takiego tułeczka to bym wrócił po tych 3 latach nawet. Dobra, koniec. Koniec żartów, bądźmy poważni, to jest... To jest w końcu horror, tak? What is this place? What'd they do to you? Not now. We need to get out of here first. I think it's this way. Okay. Co to są za worki? To jest mięso? Nie, to są worki z czymś. Mia, we have to talk. Aha, nie poszedłem do tej szafki. To wasn't me. No to i tak tam pójdziemy. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. We have to go this way. Okay. Mia, are you sure you know where you're going? Family used to bring me food through here. I remember. Food? Ty wiedziałaś, co nie mają w kuchni? No, ale może ja się nie znam. There. It's there. Okay. This is it. Jak? Chcesz? I remember this room. There's another door here. I'm sure of it. It's not here. It's gone. It's gone. We're gonna be a family. Now that you're here. There's another door here. I'm sure of it. No, dziążka, nie bój się. Mia. We gotta get out of here. Just stay here, alright? I'm gonna have a look around. Okej, to patrzmy, co tu mamy. E001. Zdjęcie jakiejś babulki. Znaczy, ja wiem, co to jest za babulka. Czyli ktoś postanowił mi ją podpierdzielić. A jeszcze grzecznie drzwi otworzył. Jak miło. Okej. Mapa pensjonatu. To jest pensjonat na razie. Kuchnia. I łazienka. Apteczka. Okej, ktoś się dobija. I ktoś sapie. Proszę mi tu nie sapać, co? Kultury troszeczkę. O nie, mija.
Mija, co ci odpierdziela? Ringu się za dużo naoglądałaś. O, i przez te 3 lata troszeczkę przepakowałaś. I jeśli to nie jest dla was powód, żeby wasza dziewczyna przestała chodzić na siłownię, to ja nie wiem, jaki jest dobry powód. Mija? Wait! Wait! No, nie daj się! No, kurde! Nie wiem, czy powinienem teraz klikać, czy nie, ale... Ale klikam. Okay. I can feel her clawing her way back inside of me. Get out! Leave me alone! I've been bad. I deserve this. Dziewczyno, tak jakby... What the fuck are you, jak... Znam inne kary dla niegrzecznych dziewczynek. No, ja się poleję wodą. Od razu dziurę mi to załata. Ja depczę ci po ryju. Nie mam pojęcia, jak to zrobić, żeby to się od razu striggerowało. O, już. Znaczy, może nie striggerowało, ale... Ale uruchomiło. Gdzie mam iść? Dobra. O ty... Pisk ją w ryj. Pisk ją w ryj. O. Mija, właśnie cię zabiłem. Nie wiem, jak się z tym czujesz. Ale masz ładny ślad. Telefon o tej porze. W tej okolicy. I jeszcze burza jest. No dobra, zobaczmy, kto dzwoni. You really shouldn't have come here. Who's this? And what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Attic. Go there. Now. To jest. To jakby Mija mi spierdzieliła. Ej, fajne. Nie wiedziałem, że tak się da. Okej. My musimy iść tak... Tutaj wam przy okazji pokażę to. To już jest otwarte i tu mamy starożytną monetę. To są takie znajdźki, dzięki którym później możemy jakby kupować w cudzysłowie takie tam dodatki, w sensie jakieś sterydy, co zwiększają nam zdrowie czy bezpiecznik. Czy na przykład Mije, czy Magnuma. Bardzo potężna broń, która występuje w każdej części Resident Evil. I wiecie co? To zrobimy, wsadzimy ten bezpiecznik, zobaczymy co dalej już w następnym odcinku. Więc jeśli film właśnie sporo, zostawcie ciepkę w górę, jeśli chcecie coś zapytać, to powiedzieliśmy po raz, piszcie komentarze. Jeżeli kanał właśnie sporo i chcecie wiedzieć na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.